podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj z gościem, którym jest Igor Siedlarski, znacie go bardzo dobrze, z podsumowań o tym, co się dzieje w świecie GBS-u. Ale dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj skupimy się bardziej na kwestii klienta i porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto w ogóle na tym kliencie się skupić. No ale najpierw dajmy się Igorowi przywitać. Cześć Igor. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi, skąd dzisiaj ten temat, bo wcześniej sobie rozmawialiśmy o GBS-ach, o tym, co ciekawego się tutaj dzieje i do tych rozmów pewnie jeszcze wrócimy i to nie raz, ale dzisiaj zarzuciłeś temat klienta, wręcz temat parasolowy. Dlaczego warto rozmawiać o kliencie? O kliencie zawsze warto rozmawiać, bo bez klienta żadne przedsiębiorstwo nie miałoby racji bytu. Natomiast patrząc w danym momencie, w którym jesteśmy, tych powodów jest kilka, dlaczego warto rozmawiać. Po pierwsze jest to temat digital transformation, będący cały czas na agendzie wielu przedsiębiorstw i jak spojrzymy, z czym to digital transformation jest związane, jakie są założenia, CEO z największych przedsiębiorstw jako najczęstsze powody podają tematy związane właśnie z customerem. Czy to zwiększenie satysfakcji klienta, czy poprawienie obsługi klienta i wszystko to, co jest obok. Więc to jest powód pierwszy. Drugi powód są to zmiany w całym środowisku first party, third party data i cookiesów. Największe operatorzy, w tym Google ze swoją przeglądarką Chrome, Mozilla, a także inne duże przedsiębiorstwa wycofują wsparcie dla plików third party cookie i myślę, że tutaj możemy potem szczegółowiej opowiedzieć, o co chodzi, natomiast to w ogromny sposób impaktuje na cały rynek customerów. Trzecim z powodów jest niesamowicie dynamiczny wzrost rynku CRM-ów. Obecnie rynek CRM-ów wyceniamy na około 65 miliardów dolarów, natomiast przewidywany jest dwukrotny wzrost tego rynku do roku 2029. Więc myślę, że to są takie trzy powody, dlaczego warto teraz rozmawiać o customerze. Natomiast też może uprzedzę twoje pytanie, ale pytanie, kim jest customer? Bo bardzo często mówimy, porozmawiajmy o customerze, bądźmy customer centric, natomiast kim jest ten customer? I oczywiście sprawa wygląda różnie na rynku B2B i B2C, natomiast moje doświadczenie jest takie, że przedsiębiorcy nie zawsze dobrze identyfikują tego customera. No i podam ci przykład z rynku B2B, na przykład jeżeli sprzedajesz szkolenia, tak? To teraz pytanie, kto jest twoim customerem? Bo powiedzmy, że szkolenia świadczysz konsultantom, potrzebę zrealizowania szkolenia identyfikuje jakiś team leader, tak? Budżet zatwierdza jakiś dyrektor, natomiast sam proces sprzedaży prowadzi procurement i mamy bardzo dużo różnych osób, stakeholderów zaangażowanych w sam proces sprzedaży. No i pytanie, kim tak naprawdę jest customer? Czy ten, kto płaci, czy ten, kto podejmuje decyzję, czy ten, kto odbiera? Na rynku B2C to też nie zawsze jest do końca jasne, bo oczywiście można by podać klasyczny taki przykład, nie wiem, zakupu zabawki dla dziecka, tak? Gdzie z zabawki będzie korzystać dziecko, fizycznie kupuje jeden rodzic, pieniądze daje na przykład drugi rodzic, potem babcia z dziadkiem kupują jakieś dodatkowe gadżety do tej zabawki, ale myślę, że nawet ciekawszym przykładem jest przykład powiedzmy Intela. Gdzie, jak wiesz, ludzie kupują procesory Intela, natomiast no, w większości te procesory są już w komputerach. Więc 90% osób nie kupuje produktu Intela, kupuje produkt, w którym procesor Intela jest, natomiast marketing Intela idzie B2C. Tak? Intel reklamuje swoje produkty do customera, natomiast sprzedaż do tego end customera jest minimalna. Większość rynku to jest jednak rynek B2B.
Dlatego myślę, że jeżeli firmy rozmawiają o customer centricity, rozmawiają o customerze, takim w ogóle pierwszym pytaniem, na które warto sobie odpowiedzieć, jest, kto jest naszym customerem? To ja pociągnę ten wątek, bo okej, kto jest naszym klientem, to jest istotne, ale to oznacza, że powinniśmy sami sobie te pytanie tak jakby trochę poszerzyć. To czym powinniśmy się kierować? Wspomniałeś tutaj, czy ten, co płaci. No w zasadzie to taką metodą posługiwaliśmy się przez dziesięciolecia i to ten, który wydawał pieniądze, stawał się naszym klientem. Ale patrząc na to, jak zdefiniowałeś cały ten proces, czyli że jest, może być inny użytkownik, może być inny decydent i może być inny płatnik, to jaki jest... Mamy... Tacy filtratorzy mogą wejść w połowę procesu, czy w trakcie procesu i powiedzieć, że bazując na moich eksperckich doświadczeniach, na przykład albo ten provider usług, albo ten produkt nie jest dla nas dobry. Okej, okay, no to jakie te pytania powinniśmy sobie zadawać, jeżeli chcemy zdefiniować swojego klienta? Jakie pytania powinniśmy zadawać? Albo czym się kierować? Mhm. Czym się kierować? Myślę, że to jest taki jeden z trendów właśnie, że patrzenie jest coraz bardziej holistyczne. Czyli nie patrzymy tylko na jedną osobę, patrzymy właśnie na tych stakeholderów zaangażowanych w cały proces i myślę, że bardzo ważne jest po prostu zidentyfikowanie ich i odpowiedzenie, dlaczego oni są dla nas ważni. To jest jedna z kwestii. Druga z kwestii to jest prześledzenie cyklu życia tego customera. Coraz więcej mówi się o obsłudze posprzedażnej, tak? Czyli to, ta sprzedaż nie jest nastawiona, czy relacje z customerem nie są jedynie nastawione na jego identyfikację, samą sprzedaż, ale także coraz bardziej ważna staje się ta obsługa posprzedażna. Myślę, że to są takie dwie kwestie, z których dobrze byłoby wyjść. Natomiast można na to spojrzeć też z drugiej strony, nie z punktu widzenia przedsiębiorstw, tylko nas jako customerów i my też bardzo często nie wiemy, że jesteśmy customerami. No i tutaj jest ten temat cookiesów i third party data. To do tego zaraz wrócimy, ale w takim razie jedno takie jakby może podsumowanie albo postawienie pewnej tezy wobec tego, co przed chwilą powiedziałeś, bo ja rozumiem, że w ogóle na samym początku patrzymy sobie, czy to jest klient na raz, czy klient na dłużej, tak? No bo są pewne rzeczy, które możemy sprzedać raz, ale w świecie usługowym, w świecie biznesowych relacji raczej kierujemy się długotrwałą relacją z naszym klientem, czy też tak jak używasz tego anglojęzycznego sformułowania customerem. Czyli generalnie podejmując próbę sprzedaży, my powinniśmy patrzeć, jak długo takiego klienta z nami jesteśmy w stanie związać albo co możemy mu oferować w trakcie naszej zbudowanej na samym początku relacji. Czyli de facto dobrym pytaniem na sam początek, które powinniśmy sobie zadać, to jest takie, jak długo ja z tym klientem będę obcował, jak długo ja chcę go u siebie utrzymać, co ja jestem w stanie mu zaoferować w trakcie naszej budowanej właśnie relacji. Czy możesz się zgodzić z tym, co teraz powiedziałem, czy raczej jakoś inaczej byś to ujął? Tak, takim modnym określeniem po angielsku jest cradle to grave loyalty, czyli budowanie tej lojalności od kołyski po grób. Jedną z metod, gdzie w jaki sposób ona jest budowana, to jest to, co wszyscy widzimy i model subskrypcyjny usług, tak? Czyli przejście z one-time purchase na model subskrypcyjny, gdzie klient płaci czy to co miesiąc, czy co rok za dane produkty, za dane usługi. No to teraz wrócimy do tych cookiesów, bo temat ten wywoływałeś już dwa razy. Tu na samym początku, jeżeli dobrze zapamiętałem, to, że między innymi Google zaczyna się wycofywać z supportu w tymże obszarze. Potem znowu do tego tematu nawiązaliśmy. To może rozwijmy wątek cookiesów. Tak, ale może zacznijmy od takiej w ogóle basica, czyli po co one w ogóle były albo po co one teraz są? Mhm. Cookiesy były wprowadzone przez Netscape'a w 92 roku i bardzo wpłynęły na user experience osoby, która daną stronę odwiedza. Czyli w tym pliku cookie mieliśmy zapisywane informacje o preferencjach wyświetlania danej strony i o tym, jak użytkownik po tej stronie się porusza. I żeby, myślę, całościowo zrozumieć temat, trzeba sobie wytłumaczyć, czym są pewne rodzaje
informacji. I mamy takie terminy jak zero party data, first party data, second i third party data. Podobnie jest z cookiesami. Czyli zero party data to są informacje, które konsument, klient, consumer przekazuje dobrowolnie w sposób świadomy. Tak, czyli jeżeli wypełniasz na stronie internetowej bądź w świecie offline, jeżeli podajesz jakieś informacje o sobie, to są zero party data. Następnie mamy first party data. Są to informacje, które firmy o tobie zbierają. Ty wiesz, że one od ciebie je zbierają, natomiast to nie jest taki twój w pełni świadomy akt. Czyli na przykład, jeżeli odwiedzasz jakąś stronę internetową, jesteś zidentyfikowanym użytkownikiem, na przykład zalogowanym na konto, ta firma wie, w jakie dni odwiedzasz, jak długo spędzasz czas na stronie, jak szybko przewijasz stronę. Wszystko to, co domyślasz się, że o tobie mogą zbierać, natomiast no, nie jest to taki w pełni świadomy akt. Second party data to są informacje wymieniane o użytkownikach w sposób bardzo między zaufanymi podmiotami, taki, że zapewne wyraziłeś zgodę w bardzo jawny sposób. Te dane są też przekazywane z dość dużą dozą zaufania. Tak, to nie są dane, które mówiąc kolokwialnie latają po internecie, tylko mamy partnerów strategicznych, którzy wymieniają się informacjami o tych samych klientach. No i mamy third party data. To są informacje zbierane właśnie przez te cookiesy third party, gdzie dana firma, która obsługuje stronę internetową, jeżeli ona zbiera informacje, no to są te cookiesy first party data. Ona wie, co zbiera. Natomiast z racji tego, że na stronach jest bardzo dużo skryptów, tak? Czyli wyświetlane są reklamy, podawane są linki do filmików, jakieś są też powiedzmy informacje o mapach zawarte, wszystkie przyciski związane z social mediami, czy to komentowanie artykułów w social mediach, czy linkowanie, to wszystko wymaga tych third party cookies. I podmioty niezwiązane z daną stroną, z danym przedsiębiorstwem zbierają te dane, a następnie wykorzystują albo na swój użytek, albo sprzedają innym przedsiębiorcom. I w sposób legalny, ale bardzo często to jest w takiej też szarej strefie. I te działania, które teraz są, to wynika z presji regulatorów rynku, to wynika z pewnych takiej też presji społecznej, powiedzmy wynikającej z zawirowań związanych z Oxford Analytica, tak? Jak i też samą chęcią tych gigantów technologicznych do ukrócenia tego. I myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy, jak duża część marketingu internetowego właśnie opierała się o te cookiesy third party. No, słuchaj, ja myślę, że tutaj ciężko by nam było wskazać palcem osobę, która czyta całą politykę cookiesową na różnego typu stronach, bo generalnie co do zasady to wszystko powinno być opisane, jak te nasze dane tam funkcjonują, bądź mogą funkcjonować, bądź mogą być przekazywane i tak dalej, a popraw mnie, jeśli się mylę, ale mam takie wrażenie, że generalnie jak widzimy takie małe wyskakujące okienko typu zaakceptuj, że się zgadzasz na cookiesy, to generalnie co do zasady większość ludzi po prostu to klika i przechodzi dalej używając strony, nie zdając sobie sprawy, co dalej z tymi danymi się dzieje. Zgadzam się w pełni, Wiktor, i natomiast, że nie czytamy. Natomiast wydaje mi się, że nawet jakbyśmy czytali, to wielu z nas nie rozumiałoby pełnych implikacji tego, co się dzieje potem, co klikamy. Nawet przy pełnym rozumieniu tekstu. I podam Ci taki przykład. Są aplikacje, w których sobie skanujesz paragony. Bardzo popularne na Zachodzie, w Polsce trochę mniej, ale także. Te aplikacje reklamują się tym, że użytkownik z niej korzystający będzie miał szereg korzyści. Będzie przede wszystkim śledził swoje wydatki, ta aplikacja będzie wysyłała remindery, że zbliża się powiedzmy okres upływającej możliwości złożenia reklamacji, tak, czyli jeżeli nam produkt się popsuje, no to mamy ten reminder, że słuchaj, za 2 tygodnie upływa termin złożenia reklamacji, złóż ją. Użytkownicy dostają spersonalizowane kupony zniżkowe, no bo powiedzmy kupili jakieś sportowe buty i dostają zniżkę na podobne produkty.
te aplikacje także proponują ubezpieczenia, czyli powiedzmy, że kupiłeś sobie jakiś sprzęt elektroniczny, skanujesz ten paragon i dostajesz powiadomienie, że możesz ubezpieczyć laptop, tak, na jakichś preferencyjnych warunkach. Więc biznes model, patrząc, no wydaje się jasny. Tak? Ta aplikacja współpracuje z ubezpieczycielami, współpracuje z jakimiś podmiotami, które oferują kupony zniżkowe, licząc na sprzedaż. Natomiast tak naprawdę jest drugie dno tego wszystkiego, bo wyobraź sobie, że masz na przykład tą firmę sportową, która sprzedaje buty, jakieś dresy, i jeżeli kupujesz w jej sklepie, tak, obrandowanym, oni mogą wprowadzać swoje karty lojalnościowe, mogą próbować śledzić twoje zakupy. Natomiast gdy korzystają nie ze swoich kanałów sprzedaży, to śledzenie preferencji konsumentów jest dużo trudniejsze. A takie aplikacje to właśnie umożliwiają, więc są w stanie te firmy śledzić twoje nawyki zakupowe, tak, i informacje pozyskują z bardzo wielu różnych paragonów. I to daje niesamowity dostęp do informacji, bo wiedzą, co ile kupujesz buty, nie tylko tej marki, ale także innych, więc są w stanie, mówiąc kolokwialnie, przeatakować cię, tak? Wiedzą, że kupujesz co roku, więc po 10 miesiącach zaczną ci wysyłać kupony zniżkowe, wiedzą, z czym kupujesz, gdzie kupujesz. Nie wiem, czy pamiętasz naszą dyskusję, jak rozmawialiśmy, po co w sklepach pytają się o kody pocztowe, tak? To jak gdyby stworzenie indywidualnego rekordu z końcówką karty kredytowej. Więc te aplikacje dają niesamowicie dużo większe możliwości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nawet jakbyśmy przeczytali, jak te dane nasze są przetwarzane, to pytanie, czy byśmy do końca wiedzieli, w jakim celu, tak? Co za tym się kryje. Więc myślę, że też bardzo ważne będzie taki wzrost świadomości konsumentów, użytkowników, jakich dane są przekazywane. Bo wiele badań z jednej strony mówi, że klienci nie chcą udostępniać swoich danych, tak? Boją się kradzieży tożsamości, jak gdyby chcą pozostać indywidualni w największym stopniu, w jakim to jest możliwe. A z drugiej strony dużo tych danych przekazują z ogromną chęcią. Więc mamy taki dysonans z punktu widzenia tego konsumenta. No to z jednej strony mamy tą rosnącą świadomość, ale z drugiej strony powiedziałeś, że, zacytuję tutaj o tym Google, że oni wycofują się ze wsparcia. Czym oni się kierują? Czym się kierują? I teraz to wycofanie miało nastąpić 2 lata temu, rok temu jest przekładane, natomiast te ostatnie deklaracje, i one są poważne, to jest moje prywatne zdanie, to nie jest łatwy proces, tak? W tym momencie oni mówią o końcówce roku 2024 z wprowadzeniem takiego sandboxa, czyli to nie będzie takie twarde odcięcie, będzie to wygaszane falami. Obecnie 10% użytkowników będzie miało wyłączone, oni będą o tym wiedzieli, ci użytkownicy, to będzie stopniowo wygaszane. Powodów jest kilka. Z jednej strony presja regulatorów, tak? To na przykład widzieliśmy w Unii Europejskiej, czyli te obowiązkowe pop-upy, że musimy się zgodzić na cookiesy. Z drugiej strony myślę też pewna presja ze strony społeczeństwa i także pewna chyba rywalizacja między tymi gigantami, bo Apple bardzo podkreśla w swoich reklamach, na konferencjach, że oni bardzo troszczą się o dane użytkowników. Tak? W Safari te third party cookies są wyłączone defaultowo. Można je włączyć, natomiast są wyłączone. Więc myślę, że to też może być chęć na przykład ze strony Google bycia tak samo, no nie boję się tego powiedzieć, społecznie odpowiedzialnym w tej kwestii, i to jest kolejny powód. To są te powody, o których ja myślę. Czy jest coś jeszcze? Ciężko nam powiedzieć. Tylko że tak naprawdę to będzie trochę utrudnienie w takim razie dla firm, które korzystały z z tego wsparcia, jeśli chodzi o znajomość swojego tego końcowego klienta może, tak? No bo generalnie pewne narzędzie się im z ręki nagle zabiera. Tak, i jest to niesamowite utrudnienie będzie.
Ponad połowa budżetów marketingowych, advertisingowych jest realizowana online. I nagle połowa tego, ponad połowa tego wielkiego budżetu, no, będzie musiała mieć nowe strategie. Strategie, tak. Dlatego tak ważny jest ten rynek CRM-ów czy Customer Data Platform, który się rozwija, więc to z jednej strony, z drugiej budowanie tak naprawdę nowych modeli biznesowych w tych przedsiębiorstwach opartych na zero i first party i first party data. Być może to, Wiktor, jeszcze się łączy, tak sobie teraz myślę, na gorąco z całym tym ruchem ESG, tak? Tej społecznej odpowiedzialności. A zawirowań jest dużo. Teraz też mi się przypomniał taki case amerykański. Dlatego, że Sąd Najwyższy zabronił instytucjom rządowym, na przykład FBI, żądania dostępu do danych, na przykład geolokalizacyjnych użytkowników, bez nakazu sądowego. Tak? Natomiast te third party data są tak powszechne i tak ogólnodostępne, że FBI w sposób legalny je kupowało. Czyli zamiast żądać od firm udostępnienia danych geolokalizacyjnych milionów obywateli, zwyczajnie je kupowało na wolnym rynku, ponieważ te dane były dostępne. No słuchaj, były dostępne, proces był legalny albo quasi legalny, no to się kupowało. Słuchaj, jedziemy dalej do tematu, o którym już tutaj napomknąłeś w swoim ostatniej wypowiedzi, czyli do tych CRM-ów i tego rynku systemów CRM-owych, no bo w zasadzie w tym momencie to na logikę to powinno się rozwijać po to, żeby użytkownicy tychże systemów rzeczywiście mieli pełną wiedzę albo jak najbardziej pełną wiedzę na temat swoich klientów. Ja sobie tu wynotowałem, że to rośnie. Rynek obecnie 65 miliardów dolarów, jeżeli nic tutaj nie przekręciłem, i że to się mocno, mocno rozwija. Rośnie bardzo, bardzo dynamicznie i powodów jest wiele. Na pewno to zależy od rynku i od wielkości firm, o których mówimy. Cały czas najbardziej pożądaną funkcją, tutaj podglądam sobie w swoich notatkach, to jednak jest contract management i interaction tracking, ale tak jak mówiliśmy, dla tych firm, które stawiają na big data, tak, stawiają na profilowanie klientów, to narzędzia, których potrzebują, są takimi dodatkowymi klocuszkami, które są dodawane do CRM-ów. Więc myślę, że z jednej strony ten rynek jest napędzany właśnie chyba dodatkowymi funkcjonalnościami CRM-ów i funkcjami, które te CRM-y oferują. Natomiast obok CRM-ów ten rynek rośnie, będzie rosnąć, zdaniem ekspertów, bardzo dynamicznie. Mamy jeszcze Customer Data Platforms. Czyli to są bardzo podobne narzędzia, bardzo podobne software'y, natomiast nie nastawione już punktowo na konsumenta, na customera, tylko wyciągające z wielu różnych baz danych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, próbujące tworzyć pewne kategorie, pewne profile, pewne grupy customerów. I te CRM-y są właśnie nastawione bardzo punktowo, tak? A Customer Data Platforms pomagają wyciągać pewne wnioski co do pewnych grup customerów. Więc oba te rynki będą na pewno się rozwijały. Patrz, a kiedyś CRM-y to były takie zwykłe, proste bazy danych, w zasadzie to Excel by to pociągnął, a to tak ewoluowało na przestrzeni ostatnich już nawet nie wiem ilu dziesiątek lat, ale to pewnie za 20 albo 30 lat już mamy za sobą ewolucji tego typu platform, że teraz to są w zasadzie ekosystemy z narzędziami do pełnej analityki, co się dzieje z naszym produktem, z naszym klientem, grupami klientów, branżami, a nawet wykorzystywanie tego do komunikacji, chociażby nie wiem, używając jakichś newsletterów albo innych narzędzi, nie? Trochę się to zmieniło. Tak, super. Bardzo ważna funkcjonalność tych CRM-ów i używana właśnie przez czy to mniejsze, średnie czy duże przedsiębiorstwa. I ta wysyłka e-maili też może być
albo mało skuteczna, albo bardzo skuteczna, w zależności jak bardzo będzie dynamiczna i ile będziemy wiedzieli o naszym konsumencie, bo maile możemy wysyłać po prostu do wszystkich, możemy wysyłać do pokategoryzowanych grup odbiorców, a mogą to być także maile dynamiczne, tak? Czyli wtedy, kiedy porzucasz jakiś koszyk zakupowy, albo wtedy, kiedy na przykład znajdujesz się w nowej lokalizacji, tak? To ma miejsce w przypadku wszystkich serwisów związanych z podróżami, tak? Jeżeli udostępniasz lokalizację, widzą, że jesteś w państwie, w którym nie przebywasz zazwyczaj, no to te maile mogą być wysyłane częściej ze specjalnymi ofertami, żebyś zabukował hotel, samolot czy cokolwiek innego. I skuteczność tych e-maili jest dużo większa, kiedy są właśnie wysyłane w sposób spersonalizowany, ale ta personalizacja nie oznacza jedynie profilu użytkownika, czyli tego, ile masz lat, czy jesteś mężczyzną, kobietą, tak, jakie masz zarobki, ale także tego, gdzie jesteś i co robisz. A co robisz? No właśnie te firmy wiedzą dzięki third party cookies. Więc tak. Natomiast jeszcze powiedziałeś o tych CRM-ach, że kiedyś to było tam imię, nazwisko i kiedy ostatni raz rozmawiałeś z daną osobą, to cały czas tak wygląda, tak? Dla części przedsiębiorstw. I tutaj tak anegdotycznie powiem, że znam jednego sprzedawcę CRM-ów, jednego z większych rozwiązań na rynku i on sam nie korzysta z tego narzędzia, które sprzedaje, tylko z dużo prostszego, mniejszego. No, bo te jego wymagania nie są aż tak duże jak tego narzędzia, które sprzedaje. Natomiast poruszyłeś też kwestię samych danych, a te dane bardzo często są nieaktualne, przeterminowane, błędne. I statystyki mówią, że w ciągu roku 90% danych w CRM-ie właśnie będzie nieaktualnych, zduplikowanych, niepoprawnych. Więc ogromny nacisk, żeby te CRM, Customer Data Platforms, funkcjonowały poprawnie, jest dbanie o samą jakość tych danych. Tutaj wcześniej powiedziałeś sobie, aż to zanotowałem, że tego klienta to powinniśmy tak utrzymywać od kołyski aż po grób. To czy to oznacza, że żeby to rzeczywiście tak go utrzymać, tą pełną wiedzę o kliencie mieć, no to w zasadzie chyba jesteśmy skazani na różne formy tych CRM-ów, bardziej bądź mniej skomplikowanych, ale generalnie to tam śledzimy naszego klienta od momentu, kiedy się u nas pojawia, aż do momentu, kiedy kończymy z nim relację. Tak, ale śledzimy to, co robi u nas, ale śledzimy także, przynajmniej większość firm chciałaby to robić i próbuje to robić, nie tylko to, co robi u nas, to, co robi z nami, ale też to, co robi z innymi podmiotami na rynku. No właśnie, ale jeszcze takich chyba cudownych rozwiązań to nie mamy, nie? Żeby wiedzieć wszystko o wszystkich i wszędzie. No i mam nadzieję, że nie dojdziemy do tego, że wszyscy będą wiedzieli wszystko o wszystkich. Igor, słuchaj, a takie pytanie na sam koniec, bo tutaj w zasadzie no, minęło nam pół godzinki i sobie dotknęliśmy tematu klientocentryczności. Czy ty na co dzień zajmujesz się tym tematem i można ciebie gdzieś jeszcze bardziej posłuchać? Tak, wykładam ten temat na Akademii Leona Koźmińskiego na studiach MBA, na które zresztą serdecznie zapraszam. No, rozumiem, że pewnie temat też ten tobie towarzyszy w twojej zawodowej pracy, czyli w ramach KPMG Polska, gdzie pewnie w tym obszarze też doradzacie swoim klientom. Tak, doradzamy bardzo, w bardzo szerokim zakresie i myślę, Wiktor, że jakbyśmy chcieli porozmawiać o tym, w jaki sposób właśnie tak hands-on jesteśmy w stanie pomóc klientom, że byłaby to także bardzo ciekawa rozmowa. No to zostawmy ją sobie na nasze jakieś kolejne nagranie w takim razie. Ja za dzisiaj ci bardzo serdecznie dziękuję. Super. Dzięki wielkie, Wiktor.